trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Filip Page przyszedł z na gali KSW61, ale muszę zapytać o to, co stało się wcześniej w karierze Saladina Parnasa. Czy ty byłeś zaskoczony, czy ty byłeś zszokowany, że on no, przegrał w taki sposób, jaki przegrał z Danielem Torresem? With the Daniel Torres. Were you surprised when you saw the way that Saladin lost to Daniel Torres? Okay, I'm not surprised he lost. This is MMA, but I'm surprised with first round knockout. And only with that, but with winning Daniel on Saladin, I'm not surprised. Nie byłem zaskoczony, bo to jest MMA, w MMA takie rzeczy się zdarzają, ale zaskoczyło mnie to, że to był knockout w pierwszej rundzie. No to gazetnie, co udało mi się zobaczyć w oczach Saladin. So what you saw in the Saladin's eyes during the face-to-face? I feel some fear, doubts of fear this time for a fight. When he see me, calm down. I'm ready for this fight. I'm working hard for this fight, and he know this is will be his hardest fight in his career. Widziałem w jego oczach dozę strachu, bo kiedy mnie zobaczył tutaj, zobaczył, że jestem spokojny, że jestem gotowy, że jestem przygotowany w 100% na ten pojedynek i on wie, że to będzie najtrudniejsza walka w jego karierze. Czy w takim razie dla niego również to będzie najtrudniejszy pojedynek? So do you think also for you it will be the hardest fight of your career? I don't know, but he is good fighter and maybe yes, on paper he is best fighter who I fight in my career, but I think they can be a fight of the year. And we are both top guy, top level, and I want to fight on that, and that's it, and win. No? Na papierze wydaje mi się, że może tak być, że to jest najtrudniejszy rywal, ale zobaczymy później, zobaczymy w klatce. Zdaje mi się, że to jest pojedynek, który ma szansę na to, żeby zostać najlepszą walką roku w Polsce w bieżących 12 miesiącach, więc mam nadzieję, że też tak będzie. Jakie jest twoje wymarzone skończenie w tym pojedynku? Dream finish of this fight. A dream finish, knockout. Knockout. I want a knockout and I feel knockout. And when we step in the cage, that's a special moment for me. And every fight I want a knockout, but in this fight I'm not only a knockout and that's it. No, I'm calm down. I go in and I will do my best of me. And I think it's be the best nitro in KSW is this fight. Zawsze, kiedy wchodzę do klatki, to myślę o nokaucie. Zawsze tak jest, że chciałbym nokautować. Najbardziej lubię nokautować rywali i to mi przychodzi przynosi najwięcej radości. I tym razem też chciałbym znokautować Saladina, ale nie nastawiam się na to. Będę gotowy na wszystko i w tej walce będę starał się po prostu być lepszy, a czuję, że to jest najlepsza wersja Filipa Page'a od momentu, kiedy zostałem zakontraktowany w KSW. Saladin Parnas oczywiście przegrał ostatnią walkę przez knockout, ale nie możemy zapominać tego, co zrobił w poprzednich pojedynkach, bo on miażdżył wszystkich rywali w KSW. Czy twoim zdaniem to jest najlepszy stójkowicz, z jakim do tej pory przyszło ci się mierzyć? No, I fight with very dangerous fighter and I have a lot of fight in me. And I not see nothing special. He's only fast. That is what he's fast. Nie, uważam, że mierzyłem się z wieloma bardzo dobrymi zawodnikami i byli lepsi od niego, byli zawodnicy, którzy byli naprawdę, naprawdę dobrzy i nie wydaje mi się, żeby on był najlepszym z rywalem, z którym się mierzyłem, jeśli chodzi o ten aspekt, bo mam na koncie po prostu dużo pojedynków i już walczyłem z niebezpiecznymi strikerami. Co jest najbardziej niewygodne w stójce Saladina Parnasa? In his stand-up game. He's problematic. I don't know. We see some holes in his stand up, and we will do everything for do that that hole to use them. To use that holes for winning on him. And that's it. Nie wiem, czy jest coś problematycznego. My zauważyliśmy sporo dziur w jego grze i będziemy starać się wykorzystać te dziury, po prostu. Czy zmieniłeś coś specjalnie w tym przygotowaniu do Saladina? During the preparations? In these preparations, before these preparations, we are doing a lot of on ground and on my ground game. And I think if I dominate him in stand-up, he will
tried to get me down, but I wrestled with the best men in the Europe and very strong guys and black belts, and I don't see how he can win on me, but this is MMA. He can lose. Everybody can lose. Tomorrow we'll see. Pracowaliśmy sporo nad parterem, bo wydaje mi się, że kiedy będę go dominował w stójce, to Salahdin będzie chciał przenieść tę walkę do parteru, więc staraliśmy się nad tym popracować, ale ja pracowałem w trakcie tych przygotowań z najlepszym zapaśnikiem w Europie, jeśli chodzi o MMA, ze znakomitymi czarnymi pasami, więc nie boję się jego parteru. Oczywiście może się wszystko wydarzyć, to jest MMA i ja mogę wygrać, on może wygrać, każdy z nas może przegrać w różny sposób w tej walce, ale jakby nie przejmuję się tym, nie myślę o tym. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Thank you. Dziękuję. Thank you.